Witajcie, znajduję się na rynku w Lewinie Kłodzkim. Chciałabym wam pokazać zabytki Lewina. Ta kamienica żółta to jest bardzo zabytkowa. Dom kupca Straucha, tak się nazywa. Tu również jest obok kamienica ciekawa. Zamurowane okna. Kamienica ma 300 lat około. Za chwilę pójdę do kościoła świętego Michała Archanioła, tak jak w Kijowie. Kościół świętego Michała Archanioła. Na mapie jest wskazane, że warto odwiedzić ten kościół. Na rynku Tadeusza Kościuszki widać pomnik bohaterów I wojny światowej i w tle kamienice barokowe. I zaraz pójdę do barokowego kościoła. Naprawdę stare kamienice. Pomnik z figurą Matki Boskiej. Tak wygląda Lewin Kłodzki, położony między Dusznikami a Kudową Zdrój. Znajduje się pod kościołem świętego Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim. Obok jest cmentarz, na którym miała być pochowana Violetta Villas, ale miał być taki pamiątkowy grób tylko, bo ona jest pochowana na Powązkach w Warszawie. Kościół renesansowo-barokowy ma 550 lat. Przejdę się dookoła kościoła. On jest troszkę wyremontowany, jak widać. A zobaczcie, jaki mur jest. Ten mur ma 500 ponad lat. Mur obronny. Dwojenne nagrobki. 1909. Tysiąc osiemset osiemdziesiąty szósty. Są bardzo stare nagrobki. Lewiński szlak zabytków sakralnych. Jest ten oczywiście kościół świętego Michała Archanioła. Obeszą go dookoła. Jest cmentarz przykościelny i cmentarz nagrobków przedwojennych. Cały cmentarz jest 1631 roku, to jest właśnie napisane. Kolumna Maryjna, to już pokazywałam. Figura świętego Jana Nepomucena też. Kościół świętego Michała Archanioła. Kościół jest bardzo stary, tak jak mówiłam, ma 550 lat około, nawet więcej. Tablica upamiętniająca z 1841 roku. Tablica upamiętniająca katastrofę smoleńską. Zapraszamy serdecznie. Kościół otwarty codziennie od 10 do 18. Kościół jest monitorowany.
dołu widoczny kościół. A tutaj widziany dom Straucha z drugiej strony. Opuszczony jest. Duży był. Zobaczcie, jak dużo jest opuszczonych domów w Lewinie. Gruntów takich bez właściciela. Zobaczcie, jakie stare kapliczki. To kolejny dom. Opuszczony. Stary, taki drewniany. Te domy mają na pewno ponad 100 lat. Słuchajcie, kolejny dom opuszczony. Więcej domów opuszczonych niż zamieszkałych w Lewinie jest. Tak zauważyłam, że co, może nie co drugi, ale nawet więcej niż co drugi jest pusty, pustostany. Zobaczcie, i następna kamienica opuszczona. Nikt nie mieszka. I tutaj mamy, i tak mamy ścieżki. Lewin Kłodzki. Lewin Kłodzki. Duszniki. 4 godziny 20 minut na nogach. Kudowa z 3 godziny jest najbliżej. I do czeskiej granicy godzina 30. Idę na stację w Lewinie Kłodzkim. Jestem na stacji Lewin Kłodzki. Wieża ciśnień przede mną. Opuszczona, wiadomo, wszystkie wieże ciśnień na wszystkich stacjach na Dolnym Śląsku są zamknięte. Kiedyś to się nazywało Homolec. Przyszłam nagrać na tą stację w Lewinie, ponieważ ja jechałam pociągiem ostatnio i wydawała mi się ta stacja bardzo opuszczona, taka stara. I tak pomyślałam, że przyjdę, nagram, przyjadę. Tak wygląda. Podejrzewam, że tu ktoś mieszka. Ale idę dalej. Kolejowa ulica. To jest chyba mieszkanie. Ktoś sobie mieszkanie tu zrobił. To jest zamknięte, tak? Tutaj? Tu nie ma. Mieszka. A tu jest mieszkanie? Tak. Aha. Czyli tutaj ktoś mieszka. To jest stacja. Taki peron. Czyli dalej jest peron. Czyli tutaj pociągi się nie miną. Czyli pewnie w Kudowie. I tak wygląda stacja. Taka mała. Lewin Kłodzki. A ja czekam na pociąg, który będzie wracał z Kudowy, czyli pewnie ten. Ale on musi nawrócić w Kudowie, więc ja poczekam sobie jeszcze 10 minut. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, pa.